Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio zakładaliśmy do CRV-ki filtr kabinowy od Blueprinta i nawet go ważyłem. I pojawił się komentarz: weź sobie kup filtr Knechta, to zobaczysz różnicę. No i odpisałem osobie: weź nie kuś, bo kupię i sprawdzimy i zważymy. Więc dzisiaj dokonamy tego testu. Różnica, słuchajcie, jest taka, że mówimy o filtrach z aktywnym węglem. Że Blueprinta możemy kupić za mniej więcej 4 dychy, a tego Knechta zamówiłem za 87 zł i to była jedna z chyba tańszych opcji. Nie wiem, może znajdziecie gdzieś taniej. Pod CRV-kę aktywny węgiel. No dobrze. Filtr oczywiście jest wsadzony, więc muszę go wyciągnąć, ale minął chyba jakiś tydzień. Wyciągniemy, zważymy, bo piszecie, że właśnie waga jest istotna, ilość tej bibuły. I oto filtr aktywny od Blueprinta, numer pod CRV-kę i porównajmy właśnie z tym Knechtem. Za chwilę zważymy. Z Rumunii. Policzmy z ciekawości lamele. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 lameli. A Knecht? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Myślę, że to widać, że w Knechcie one są jakby bardziej takie grube. Ale jak się jest płaszczy, to taka sama grubość. Tutaj jest wszystko sztywniejsze na przykład, a to, zobaczcie, to się tak ugina jak szmata. Zupełnie inna konstrukcja, struktura. No nic, idziemy na wagę. Aha, znalazłem oryginał Hondy z garażu, mój stary filtr, który sobie kiedyś zostawiłem, żeby miał po prostu wymiar dokładny. Ale to jest, słuchajcie, chyba filtr, mimo że ciemny, ale nie, on chyba ściemniał, chociaż sam nie wiem, ale to nie jest chyba z aktywnym węglem, napiszcie. Oryginał hondowski. Nie jest chyba z aktywnym węglem, bo jest wyraźnie lżejszy. Okej, idziemy na super dokładną wagę kuchenną. No dobrze, mamy stanowisko pomiarowe. No, żebym nie dotknął. 000 i oryginał Honda, ale tak jak mówię, chyba to nie jest z węglem aktywnym, raczej na 100%, tylko 80 gramów. No to teraz Blueprint, zero ściemy, 235 gramów, jeszcze raz, 00, 235 gramów. No i zachwalany Knecht, 190 gramów, jeszcze raz, 000.
190 gramów. No to gdzie jest więcej bibuły? Jeszcze raz blueprint. 235 gramów. Może sprawdźmy jeszcze, jak one pasują, jak wchodzą. Postaram się to zrobić naprawdę szczerze i uczciwie. No to najpierw może knecht, kierunek. No i jakie jest pierwsze wrażenie? Wchodzi dość sztywno. To nie jest tak, że on leciutko wchodzi, ja sobie popycham. Muszę go dość mocno pchać palcem. Im bliżej końca, tym ciężej. No i jest to, słuchajcie, bardzo sztywno. Moim zdaniem ciut za bardzo. No ciekaw jestem, jak oryginał Hondy wchodzi. Nie chcę pchać do końca, bo na razie go nie będę wsadzał. A nie chcę go zagiąć. Im bliżej końca, tym ciężej. A póki co będę przecież jeździł na tym blueprincie, skoro już go wsadziłem, a ten jest nówką sztuką. Ok, no i popatrzmy, jak wchodzi blueprint. No chyba to widzicie. Blueprint wchodzi jak na masełku. Nie wiem, czy to dobrze. No może w tamtym przypadku lepiej, że jest bardzo sztywno. Nie czuć, żeby się kołysał na boku. Po prostu jest wrażenie, że jest idealnie zwymiarowany. Bez problemu. Jak na jakichś ślizgach wchodzi. Ok, jeszcze raz knecht. Zobaczcie, jak knecht w ogóle mi się wygina. On się wygina jak harmonika. Tutaj nie ma czegoś takiego. W całości oczywiście się wygina, ale nie tak jak ten istna harmonika. W związku z tym, nie dość, że jest właśnie sztywny, to ciężko go wsunąć, bo się wygina mi. No teraz jakby lepiej wchodzi, bo już się chyba trochę powyginały te jego końcówki, boki. Ale dalej jest sztywno. Tu przy samiutkim końcu on powinien wejść jeszcze jakieś 3 cm, 2,5 może. No i jest dość sztywno. Nie chcę go pchać do końca, żeby go wygiąć. No dobrze, moi drodzy. Czyli teraz każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy knecht, czy blueprint, czy warto wydać ponad 2 razy więcej. A ja póki co wsadzam blueprinta z powrotem. No bo był już wsadzony, a knecht póki co nówka sztuka, więc będę miał na ewentualną kolejną wymianę. No ten wchodzi bezproblemowo.